Telewizja Regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. W imieniu klasy 4B jest nam niezmiernie miło powitać Was w ten mroźny styczniowy wieczór na balu studniówkowym uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim. Balu wyjątkowym, gdyż jedynym w takim życiu. Dziś jest to dla nas wszystkich wyjątkowy dzień. Jesteśmy tutaj, aby podsumować nasze osiągnięcia z ostatnich 4 lat edukacji. Ciężko pracowaliśmy i wykazaliśmy się poświęceniem. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale to jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z podniosłości tego wieczoru. Po 3-letniej przerwie spotykamy się na uroczystym balu, który ma nam przypomnieć, jak ważne wydarzenie zbliża się wielkimi krokami. Za 100 dni matura. Test naszej dojrzałości. Studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na Wasze ręce, szanowny panie dyrektorze, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki Wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Z całego serca chcemy podziękować naszej wychowawczyni, pani Grażynie Frelkę, za wszystko, co dla nas zrobiła. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pani trud włożony w naszą edukację, za hojność, zaangażowanie i zrozumienie. Pamiętamy wszystkie wskazówki i rady, które otrzymaliśmy i nadal je stosujemy, aby dalej tkwić w dążeniu do sukcesu. Towarzyszyła nam Pani na naszej drodze do dorosłości, dlatego jesteśmy szczęśliwi, że możemy wspólnie świętować naszą studniówkę. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnijmy wszyscy, że za 100 dni czeka nas trudna matura. To jest jeszcze przed nami. Dzisiaj jednak, już tutaj, zdajemy inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj zgromadzonym wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy miłej zabawy. Dziękuję. Szkolny bal studniówkowy ma bardzo mocny wydźwięk symboliczny. Przede wszystkim to symbol tradycji szkolnej na trwale wpisany w ceremoniał szkolny. Stąd wyśmienite kreacje pań, znakomite garnitury panów, piękna sala balowa, dodają niebywałego znaczenia i splendoru temu wydarzeniu. W rytmie uroczystego poloneza te wskazówki na chwileczkę zatrzymały się. Zatrzymały się dlatego, że dzisiaj zaczynacie kolejny etap swojego życia. Kończy się beztroska młodość. Zaczyna się dojrzałość i dorosłość. Moi drodzy, nasza znakomita noblistka Wiesława Szymborska
ujęła to w jakże znaczące słowa. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Moi drodzy, życzymy wam, abyście waszą księgę zdarzeń, ten rozdział dorosłości w tej księdze, niezwykle ważny i istotny, pisali z wielką radością życia. Pisali go z satysfakcją, ale i z wielką odpowiedzialnością. Cieszcie się z tego, że w waszych rękach jest do napisania scenariusz sukcesu. I tego, moi drodzy, w imieniu naszym, całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły, mam nadzieję, że do życzeń też rodzice się przyłączają. Serdecznie, serdecznie wam życzymy. Bal studniówkowy 2023 uważamy za otwarty.